serdecznie na kolejnym odcinku Piątki dla Dzieci. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak można zrobić auto. Do wykonania auta potrzebujemy taką zwykłą rolkę. Po papierze toaletowym nożyczki, może byłoby dobrze takie malutkie, które są do obcinania paznokci. Ołówek, linijkę, pisaki byłoby też dobrze mieć tutaj. I teraz tak, albo farbę do malowania z pędzelkiem lub kolorową kartkę, którą odkleimy sobie rolkę i oczywiście klej. Ja tutaj sobie uszykowałam kartkę. Pierwsze, które robimy, odrysowujemy sobie kółko. Mój kolor będzie tutaj czerwony, a góra odrysowujemy sobie dwa takie kółeczka, które potem wycinamy. One będą potem na sam koniec naklejone na przód auta i na tył. Mamy wycięte dwa kółeczka, na które na końcu sobie dokleimy. A teraz tutaj ołówkiem rysujemy sobie do wycięcia taką mniej więcej. Wycinamy ten dłuższy, zostawiamy na tył, dlatego musimy nożyczkami sobie wyciąć od tej strony. Ale nie wycinamy tego całego, tylko z trzech stron. Z tej krótszej zostawimy, nie wytniemy tego. Zabrać się za pomalowanie. Jeśli ktoś użyje do tego farby, to będzie musiał troszeczkę poczekać, aż on to zrobi. Chyba że okleimy sobie kolorowym papierem, wtedy smarujemy całą rolkę, oklejamy. Pamiętajmy o tym, że tutaj będziemy musieli sobie ten kawałek. To mam oklejone tutaj akurat i teraz musimy sobie wyciąć z powrotem tylko to miejsce, namazać paluszkiem, gdzie chcieliśmy usunąć, wyciąć ten kolorowy papier. Będziemy już widzieć dokładnie. O. No, jeszcze kawałeczek. I teraz tutaj działamy. To ładne musimy sobie znowu ten kawałek tutaj dotknąć. Tak, co było wycięte wcześniej. Żebyśmy mogli tym powrotem sobie. Thank you.
je na czarne. Najprościej nam będzie usmarować tutaj ramcik rolki papierowej i do niej dołożymy i przykleimy tutaj, o, żeby usta były takie. Przygnieśmy troszeczkę i za chwileczkę się. Tak samo zrobimy tutaj z tyłem. Jak tutaj nam zaschniesz, obsmarujemy klejem tutaj, posmarujemy klejem w koło i przykleimy. Właśnie takimi drobnymi od zewnętrznej strony. Mamy dziureczkę, bardzo łatwo się przewija. Nakładamy na wykałaczkę od patyczek, właściwie od szaszłyka i mamy autko, które jeździ. Mamy auta gotowe. Chciałam Wam do tego zaproponować zabawę. Możemy, ja tutaj wyrysowałam trasę, ale możemy to zrobić również na dywanie z kredek, z kawałków jakichś gazet, czegokolwiek, taki tor. Wyrysować sobie pola tak jak w grze planszowej i użyć tych autek jako pojazdów, rzucając kostką, kto pierwszy dojedzie do mety. I to już wszystko na dzisiaj. Życzę miłej zabawy. Do zobaczenia w następny piątek.